ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Podjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz Vectrę. Telewizja i internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601-601-601. Agnieszka Walczak, dzień dobry, zapraszam na magazyn miejski. Na początek najważniejsze informacje w skrócie. Wzięli sprawy w swoje ręce mieszkańcy sołectwa Dobrzec po serii włamań. Sami patrolują ulice i przypominają, że najlepszym zabezpieczeniem jest uważny i czujny sąsiad. To jest naprawdę sklep pokomunistyczny jeszcze. To te kraty zabezpieczenia zewnętrzne były naprawdę solidne. I wtedy tego pierwszego razu to się tu włamywali. Próbowali już przeciąć te kraty, ale mieli widocznie słabe nożyce. Mieszkańcy zaopatrują się coraz więcej, po prostu broń palną. 500 mandatu za spacer z psem bez smyczy i kagańca. No wolałabym, żeby właściciele bardziej zwracali na nie uwagę. Bez smyczy to mnie się wydaje, że trochę za dużo. Za to jak ktoś kupy nie zbiera, o tak, za to to powinien płacić nawet więcej. Przetarg unieważniony. Co dalej z rowerem miejskim? Jedno włamanie można potraktować jak zdarzenie losowe, których wiele, ale jeśli złodzieje zaczynają grasować o każdej porze dnia i nocy, pojawiają się regularnie w tej samej okolicy, wtedy trzeba działać. Nie tylko czekać na policję, ale też wziąć sprawy w swoje ręce. Mieszkańcy sołectwa Dobrzec po serii włamań do sklepu oraz domów wrócili do starej zasady, że najlepszym strażnikiem ich dobytku jest sąsiad. Skrzyknęli się i patrolują ulice, zamontowali kilka dodatkowych kamer na prywatnych posesjach, zwracają uwagę na podejrzane samochody i osoby, a nieproszonych gości informują, że z nimi nie wygra żaden przestępca. Metody wejścia bardzo dziwne, czy wybicie okna i otwieranie od środka i wejście, łącznie z wypaleniem zamka, palnikiem jakimś tam, no wiadomo, dzisiaj stolarka jest plastikowa, więc no łatwo ją tam uszkodzić, ale trzeba być przygotowany, tak, palnikiem. Natomiast no w sklepie wycinanie kraty dużymi nożycami, no to też trzeba być przygotowany. Zaczęło się w ubiegłym roku jesienią od próby włamania do sklepu przy ulicy Świętego Michała. Próby nieudanej. Złodzieje chcieli wejść do lokalu przez piwnicę, ale okazało się, że pomieszczenie nie łączy się z przestrzenią, gdzie towar jest sprzedawany. Jednak włamywacze wrócili. Weszli takim otworkiem 20x40. No i co zabiorą? Wódki nie wyniosą, no bo to z góry nie rzucą, tak? Czy to był jeden, czy dwóch, to nie wiem. No wynosili tylko papierosy. No, no jak tu kolega powiedział, że taką sumę około 20 tysięcy, tak, że wynieśli to. No i tylko było, no i wzięli sobie jednego łyskacza na drogę, żeby tego, no. Ja, moim zdaniem to nie była jedna osoba, to po prostu było więcej, nie? I byli bardzo zdesperowani. Okna budynku, w którym znajduje się sklep, są zakratowane, a lokal oraz teren wokół niego jest monitorowany. Widać, jak sięga, nie za wysoki, bo do tej górnej półki nie mógł dosięgnąć, no to taki, no ale to był zamaskowany po uszy, w kominiarce, we wszystkim. Policja też dostała te monitoringi,
z nagrywaniach. No i drugim razem żeśmy z kolegą dodatkowo zabezpieczyli tylne tam kraty i zostało nam jedno okienko w łazience, które było tak kratowane, ale dodatkowych żeśmy nie zakratowali. No to weszli na wysokości 3 metrów tym okienkiem, które tam mogę wam później pokazać. I to samo, i to same papierosy i nic więcej nie ginęło. Ukradli też trochę pieniędzy z kasy, ale tylko drobne, chociaż obok było sporo banknotów. Być może ich nie zauważyli. 3 włamania do sklepu, w tym 2 udane, rozochociły przestępców. Później to już takie włamania do domów pojedynczych, no wiem, czy to jest kradzież torebki, czy pieniędzy. No są to, można powiedzieć, kradzieże zuchwałe, bo czy są mieszkańcy w domu, czy nie ma, oni jednakowo wchodzą. Tak? W godzinach nocnych przeważnie, ale też mówię, o 14, o 19, gdzie w jednym domu była niedosunięta roleta, no to przez okienko próbowali tam wejść, ale nie wiedzieli, że no ktoś tam zauważy, no więc ich spłoszył, do tego nie doszło. W innym przypadku 2 osoby weszły na teren posesji, która była zabezpieczona, ale tak zwanym cichym alarmem, no więc próbowali tam coś zrobić, no ale zostali no spłoszeni. Niestety nie udało się dogonić, ale nie doszło do kradzieży, natomiast na posesji byli, tak? Łupem włamywaczy jak na razie padły niewielkie sumy. Poszkodowani muszą też dodatkowo ponieść koszty naprawy zamków czy wstawienia szyb, ale fakt, że ktoś obcy chodził po ich domach, jest przerażający. Dlatego na mieszkańców sołectwa padł blady strach. Kobieta spała za drzwiami, a oni po korytarzu chodzili. No to, że albo kolega poszedł spać na górę, a też chodzili mu. Nie? No także że mówię, no ale tak jeszcze jakoś dzięki Bogu jakieś krzywdy typu fizyczne nikomu nie zrobili, to także to jeszcze jest plus, bo tam pieniądze to tam rzecz materialna także. Tylko, że nie wiadomo jakby się zachowali, jakby w oko z nimi się stało. Tego jeszcze nie doświadczyli i by do takiej sytuacji nie doszło, mieszkańcy Dobrzyca postanowili działać. Zorganizowali kilka spotkań z policją oraz strażą miejską, ale też powołali własną ochronę. Jadąc do pracy czy z pracy lub w czasie spacerów patrolują ulice i zwracają uwagę na każdy podejrzany samochód czy osoby. Komunikują się za pośrednictwem specjalnego portalu, na którym wysyłają informacje i zdjęcia nieznanych pojazdów zaparkowanych na terenie ich sołectwa. Ktoś chodzi w dzień, w dobrą pogodę i robi zdjęcia posesją, a szczególnie, no to jest jej zdanie, tej pani, szczególnie chodzi jej o zamki na furtkach systemu elektronicznego zabezpieczenia posesji, że spotkała się z tym dwukrotnie, no i też no, zrobiła panu zdjęcie, no ale był na nogach, samochód pewnie zaparkowany gdzieś dalej, nie? Natomiast wszystkie samochody, które tutaj przyjeżdżają, najczęściej na konińskich czy tureckich numerach, to się zachowują nienormalnie. To nie przejeżdża, nie wchodzi do kogoś, pyta, czy przynosi przesyłkę, tylko tak tu postoi, tam postoi, za parę set metrów znowu pojedzie, znowu się zatrzyma, nawróci. Szczególnie z tamtego kierunku te auta są podejrzane, aczkolwiek też są z Katowic, ze Szczecina, na warszawskich numerach. W całym sołectwie pojawiły się także banery informujące o straży sąsiedzkiej. W ten sposób mieszkańcy wrócili do starej zasady, że najlepszym strażnikiem naszego bezpieczeństwa jest dobra znajomość osób, które mieszkają obok nas. Apelujemy do wszystkich widzów o to, żeby w sytuacji, kiedy usłyszą niepokojące hałasy dobiegające z klatki schodowej, dobiegające z mieszkania sąsiadów, żeby natychmiast powiadomić policję poprzez numer telefonu alarmowego 112. Niestety najczęściej jest tak, że sąsiedzi słyszą niepokojące hałasy, niemniej jednak bagatelizują to, uważając, że najprawdopodobniej sąsiedzi wykonują jakieś prace, drobne prace remontowe. To jest bardzo złudne, z uwagi na fakt, że głównie do tych sytuacji dochodziło w godzinach dopołudniowych, w godzinach popołudniowych. Mieliśmy również odnotowane kradzieże z włamaniem poprzez wejście do mieszkania balkonem, znajdującym się oczywiście na parterze danego mieszkania. W takie sytuacje miało miejsce głównie w godzinach wieczorowo-nocnych. Bardzo często można było wywnioskować również, że mieszkania były obserwowane. W tym roku w Kaliszu było 10 włamań, większość do mieszkań w blokach. Mniejszą aktywność złodziei w Dobrzecu potwierdza też jego sołtys, ale od razu dodaje, że mieszkańcy po poprzedniej serii nie mają ochoty żyć w strachu. Mieszkańcy zaopatrują się coraz więcej po prostu broń palną.
I tutaj muszę powiedzieć, że jako sołtys miejscowości troszeczkę się boję. Boję się no nie tyle o to, że ktoś będzie miał pistolet, tylko że ludzie są zdesperowani bardzo mocno i boję się, że jak tej broni będzie dużo, mogą ludzie ją używać, no nie do końca zachowując wszystkie zasady użycia broni, tak? I no, jeżeli jestem w telewizji i mogę to powiedzieć, to powiem panowie złodzieje, nie bawcie się z nami, bo może być różnie, możecie za te 1000 złotych stracić życie i komu to potrzebne, tak? Lepiej dać się złapać, niż stracić życie. Dodatkowo większość kamer z prywatnego monitoringu zamontowanego na posesjach w Dobrzecu przekazuje obraz kaliskiej policji, a urządzeń rejestrujących w tej okolicy w ostatnim czasie przybyło. Sami mieszkańcy zachęcają też osoby z innych części Kalisza, by uważali, co dzieje się u ich sąsiadów i reagowali na każdą podejrzaną sytuację, zanim włamywacze zaczną działać u nich. Spacer z psem bez smyczy i kagańca będzie słono kosztować. Zaostrzone przepisy wchodzą w życie w sobotę i od tego dnia mandat może wynieść nawet 500 zł. Wiele będzie zależało od sytuacji oraz rasy psa. A jak często czworonogi w miejscach publicznych biegają luzem i dlaczego właściciele nie trzymają ich na smyczy oraz czy przeszkadza to osobom, które zwierząt nie mają, sprawdziliśmy wśród mieszkańców Kalisza. Już od soboty zmieni się prawo związane z opieką nad naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Okazuje się, że wraz z wejściem w życie tego przepisu trzeba będzie uważać podczas wyjścia na spacer. Pies obowiązkowo na smyczy, pod opieką, a w niektórych przypadkach także z kagańcem. Co o tym pomyśle sądzą kaliszanie? Myślę, że jest dobra decyzja. Po prostu powinni właściciele prowadzać na smyczy. No jednak są różne psy. Są łagodne, są bardziej złe i myślę, że tak powinno być. Sami tam dalej, w Staromiejski, wzdłuż po prostu trosny. Opuszczają te duże psy, dzieci idą na spacer rowerkami, to nieraz po prostu te psy dolatują. Ciężko stwierdzić. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że na pewno kiedy jesteśmy z dzieckiem w parku, a biegają luźno psy, to mijamy szerokim łukiem, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Staramy się raczej unikać. No, sami osobiście nie mamy psa i... No wolałabym, żeby właściciele bardziej zwracali na nie uwagę. Mój pies chodzi na smycze, ja go spuszczam tylko w bardzo odludnych miejscach, ale to dlatego, że po prostu trochę słabo nawiązuje kontakty z innymi psami. Z ludźmi nie ma problemu, więc nie wiem do końca, jak to traktować. Na smyczy to powinno się, bo nigdy nie wiadomo. Ja bardzo lubię pieski, no ale nigdy nie wiadomo, co psu może się psu nie spodobać. Jak prawo, to i mandaty. Dla niektórych może to być teraz najdroższy spacer w ich życiu. Pies bez smyczy w miejscu publicznym lub brak kagańca w środkach transportu to kara rzędu 250 zł. Natomiast w przypadku ataku, a tym samym zagrożenia życia lub zdrowia, otrzymać można mandat o wartości już 500 zł. Czy to dużo? Mnie to trochę nie dotyczy. Ja bym wolał, żeby te kwoty były wysokie, jeśli chodzi o niesprzątanie po psach. A jeśli chodzi o kary, no to już... Liczę na to, że każda kwota będzie jakoś w jakiś sposób bolesna, żeby następnym razem bardziej pilnować. Bez smyczy to mnie się wydaje, że trochę za dużo. Za to jak ktoś kupy nie zbiera, o tak, za to powinien płacić nawet więcej. Psa biegającego luzem najczęściej można spotkać na spacerze. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zwierzę pojawia się znikąd, a my zaczynamy uciekać. Taki widok zwykle budzi strach. A czy w mieście jest to powszechny problem? A jeśli tak, to jak radzą sobie z tym ludzie? Nie widziałem nigdy tutaj w parku, żeby pies gonił jakiegoś człowieka. Taką sytuację mieliśmy, ale to bardzo, bardzo dawno temu, gdy nasze dzieci były małe po prostu, to tak duży pies po prostu wyleciał, był spuszczony i na nasze dziecko po prostu zaatakował. To był chyba ten... Taki bokser. Bokser. Był bardzo agresywny właśnie, mąż dobrze, że był na podwórzu, to po prostu by... Leciał z jakimś tam narzędziem, nie wiem, grabkami czy coś i dopiero nas bronił, bo sytuacja była bardzo poważna. Uciekać na szczęście nie musiałam, ale jako dziecko właśnie pies wbiegający do bramy mnie przewrócił i osobiście teraz może przez to właśnie mam duży dystans do tych zwierząt. Mimo to, jakie są duże, bardzo staram się uważać i dziecko uczyć, żeby do obcych psów nie podchodziło i nie głaskało. Zachować zimną krew i przystanąć, nie wymachiwać, bo nawet takie machanie zwykłe dłonią to może się psu nie spodobać, prawda? Tak bym stanęła prosto i nie ruszała się.
i nie ruszała się. I dlaczego taka postawa? Dlatego, że kiedyś tak słyszałam w telewizji, się wypowiadał taki pan fachowiec od tego, że trzeba stać się, nie ruszać. O. To on doleci najwyżej po wącha, a nie gryzie. A jak ktoś rzuca kijem na niego czy kopie, to wtedy pies atakuje. Wielu tłumaczy brak smyczy lub kagańca łagodnym usposobieniem psa. Jednak jest to zwierzę instynktowne i nawet najłagodniejsza rasa może nas zaskoczyć. Dlaczego właściwie pies goni człowieka i co robić w takiej sytuacji? Pies jako zwierzę jest drapieżnikiem, wszystkożernym, ale jednak drapieżnikiem. I pies reaguje przede wszystkim na ruch. Jeżeli zaczniecie Państwo uciekać, pies nawet strachliwy, nawet tchórz, zacznie Państwa z dużym prawdopodobieństwem gonić. Nie po to, żeby Państwa ugryźć, tylko jego instynkt podpowiada, trzeba gonić to, co ucieka. Dlatego psów tak bardzo nie lubią listonosze, wszelkiego rodzaju inkasenci, kurierzy i tak dalej, i tak dalej. Radziłbym zatrzymać się w bezruchu. W sytuacji, kiedy psy zaczynają nas otaczać, najprawdopodobniej będą to robiły z różnych kierunków, radziłbym się bardzo powoli, bez pośpiechu obracać w kierunku psa, który jest najbardziej aktywny, nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów i pod żadnym pozorem nie uciekać. Gdy ktoś decyduje się na psa, jego zadaniem jest zadbać nie tylko o jego bezpieczeństwo, ale również osób, z którymi może mieć kontakt. Nie każdy jest na tyle odpowiedzialny, by być właścicielem psa, ale może wraz z mandatami ulegnie to zmianie. To nie jest dobra informacja dla miłośników rowerów miejskich. Przetarg na świadczenie tej usługi w Kaliszu został unieważniony, bo jedyny oferent okazał się za drogi. Czy to oznacza, że w tym sezonie na ulicach zabraknie miejskich jednośladów? Umowa z firmą Next Bike, która dostarczała nam tę usługę, wygasła. Dlatego konieczne było ogłoszenie nowego przetargu. Niestety nie został rozstrzygnięty. Jedyna oferta, jaka wpłynęła, przekraczała kwotę zabezpieczoną na ten cel. Dlatego przetarg został unieważniony, wyjaśnia nam Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Planujemy jednak ogłoszenie kolejnego przetargu. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinien być gotowy. ZDM planuje jednak zmiany. Umowa, która z początku miała obowiązywać przez 3 lata, zawarta zostanie na rok. W związku z pandemią wykorzystanie rowerów miejskich w ubiegłym roku w porównaniu z 2019 rokiem było o 50% mniejsze. Dlatego postanowiliśmy skrócić czas obowiązywania umowy, a także zmniejszyć liczbę stacji z 26 do 15-17, dodaje Krzysztof Gałka. Miasto liczy, że kolejny przetarg uda się rozstrzygnąć i w maju uruchomić rower miejski w Kaliszu. Czwartek to nie tylko rekordowa ilość wykonanych testów, ale przede wszystkim rekordowa ilość osób, które przegrały walkę z koronawirusem. Pacjentów wymagających hospitalizacji i wsparcia urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe oraz umierających z powodu COVID-19 cały czas przybywa. I to najgorsza strona trzeciej fali pandemii. Tym razem rząd nie tłumaczy się opóźnionym raportowaniem ze świąt. Ostatniej doby odnotowano 768 zgonów z powodu COVID. Koronawirusa potwierdzono u prawie 28,5 tysiąca kolejnych osób. Wykonano ponad 107 tysięcy testów. W Wielkopolsce mamy ponad 3 tysiące nowych przypadków koronawirusa, a wykonano niespełna 10 tysięcy testów. Zmarło 82 pacjentów, w tym 41 wyłącznie na COVID. Aż 5 ofiar śmiertelnych to mieszkańcy Kalisza. Tutaj też odnotowano 95 nowych zakażeń na 320 wykonanych testów, a w powiecie 58 na 240 testów. W sumie na kwarantannie przebywa ponad 2 tysiące osób. Powiat ostrowski to 151 nowych zachorowań i niestety aż 9 ofiar śmiertelnych. Wielkopolska cały czas jest w czołówce województw z największą liczbą zachorowań. Obostrzenia zostały przedłużone o kolejny tydzień, dlatego policja sprawdza, czy wszyscy się do nich stosują. W ostatnich dniach kontrolowała siłownię. W czwartek funkcjonariusze interweniowali w jednej przy Alei Wojska Polskiego. Właściciel odmówił jednak otwarcia drzwi i wpuszczenia policjantów do środka. Negocjacje z mężczyzną trwały przez blisko godzinę, przekazuje nam rzeczniczka kaliskiej komendy. Policjanci nie ustępowali, bo wiedzieli, że w środku są goście. Ostatecznie
Ostatecznie właściciel otworzył i potwierdziło się, że w siłowni znajduje się około 30 osób. Mężczyzna twierdził, że to członkowie kadry narodowej. Przeprowadzone zostały czynności, osoby te wylegitymowano. Policja będzie teraz ustalać, czy nie doszło do naruszenia przepisów. Kalisz, związane z nim muzyczne tradycje i wybitne osobowości muzyczne będą tematem przewodnim edukacyjnego koncertu w wykonaniu naszej filharmonii. Z uwagi na epidemię wydarzenie odbędzie się w formie online już w tę niedzielę. Muzyczny Kalisz, jego dźwięki i historie chce nam przybliżyć Filharmonia. Będzie można nie tylko posłuchać związanych z naszym miastem utworów, ale i dowiedzieć się o naszych muzycznych tradycjach i wybitnych artystach. Będziemy opowiadali o historii Kalisza, muzycznej historii Kalisza. Będzie można się dowiedzieć o takich wybitnych postaciach, jakie się tutaj pojawiały, jak Fryderyk Chopin, jak rodzina Wilkomirskich, jak Roman Statkowski. Mam nadzieję, że wiele ciekawego Państwo się dowiedzą, jak niezwykłe to są historie. Przy okazji będzie można też usłyszeć hejnał Kaliski, dowiedzieć się o jego historii i o w ogóle historii polskich hejnałów. Także serdecznie Państwa zapraszam. Podczas koncertu usłyszymy m.in. hejnały polskich miast w wykonaniu profesora Stanisława Dziewiora, wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach i pierwszego trębacza Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Premiera koncertu w tę niedzielę o 14 na YouTube'owym kanale Filharmonii Kaliskiej. Teraz przenosimy się do naszych sąsiadów, bo takie wypadki nie zdarzają się często. Na skrzyżowaniu ulicy w Ostrowie Wielkopolskim zdarzyły się dwa busy. Jeden z nich uderzył w ścianę budynku i zatrzymał się w biurze. Do zdarzenia doszło w czwartek o 5 rano. Na skrzyżowaniu ulic Odolanowskiej i Długiej spotkały się dwa busy. Renault Trafikiem kierował 27-latek, a Peugeotem Partnerem 23-latek. Każdy z nich przewoził po jednym pasażerze. Prawdopodobnie któryś z kierowców wymusił pierwszeństwo przejazdu. Na skutek zderzenia jeden z nich wjechał na pobliską posesję, uderzył w ścianę budynku i zatrzymał się w biurze punktu usługowego. Jeden z kierowców został uwięziony w pojeździe. Wydostali go strażacy. Do szpitala trafiły trzy osoby, dwie po badaniach wyszły do domu. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Konstrukcja budynku, w który uderzył bus, nie została poważnie naruszona. Jeśli czekaliście na słońce, to w ten weekend pojawi się ono na niebie. Niestety w niewielkich ilościach, ale po ostatnich opadach śniegu dobrej to. Oprócz tego czeka nas również wyższa temperatura powietrza i mniej chmur, ale kwiecień nie byłby sobą i pomimo rozpogodzenia będzie wietrznie. Dziś wieczorem na niebie trochę chmur, a na termometrach 7 stopni Celsjusza. Wiatr południowy będzie wiał z prędkością 12 km na godzinę. Na barometrach 1017 hektopaskali. W nocy pochmurno i temperatura spadnie do 5 stopni na plusie. Uspokoi się wiatr, bo z południa powieje z siłą 9 km na godzinę. Na barometrach 1017 hektopaskali. Jutro od rana zachmurzenie umiarkowane i sporo przejaśnień. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni. Pomimo tego będzie towarzyszyć uczucie chłodu. Wiatr będzie wiał z południa z siłą 30 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać na barometrach 1016 hektopaskali. W nocy niebo niemal całe w obłokach. Temperatura spadnie do 9 stopni. Uspokoi się wiatr. Z południa powieje z prędkością 10 km na godzinę. Na barometrach 1017 hektopaskali. Niedziela również całkiem pogodna. Słupki rtęci pokażą 14 kresek powyżej zera. Wiatr porywisty z południa zawieje z siłą 25 km na godzinę. Na barometrach 1016 hektopaskali. W nocy termometry wskażą 10 stopni na plusie. Wiatr powieje z prędkością 10 km na godzinę. Na barometrach 1016 hektopaskali. W poniedziałkowy poranek trochę chmur, ale zza widnokręgu wyglądać będzie słońce. Towarzyszyć będzie także wiatr, bo wiał będzie on z siłą 20 km na godzinę, na barometrach 1020 hektopaskali. W ciągu dnia podobnie temperatura wzrośnie do 12 stopni na plusie, wiatr będzie wiał z północnego zachodu z siłą 25 km na godzinę, na barometrach 1020 hektopaskali. Jest pierwsze jajo. Przygoda zniosła je w czwartek wieczorem. Była 21:42.
Oczywiście chwilę później zaprezentowała je dziedzicowi oraz wszystkim internautom obserwującym gniazdo dzięki dwóm kamerom, z których przekaz transmitowany jest w internecie na stronie www.bociany.przygodzice.pl. Pierwsze jajo, podobnie jak przed rokiem, przygoda złożyła w 9 dniu pobytu pary w siedlisku. Zwyczajowo w przygodzickim gnieździe jest od 4 do 5 jaj w sezonie. Składane są co 2 dni. Bociany wysiadują je na zmianę. Kiedy samiec żeruje, wtedy na gnieździe jest samica, a kiedy ona wylatuje na posiłek, jajami opiekuje się samiec. Wysiadywanie trwa od 30 do 35 dni. Korzystajcie z weekendu, ale pamiętajcie też, że na stronie faktykaliskie.pl bieżące informacje znajdziecie przez całą dobę bez względu na porę dnia i tygodnia. A w sobotę zapraszamy przed telewizory fanów piłki nożnej. Pokażemy na żywo mecz KKS-u Kalisz z Motorem Lublin. Początek starcia o 17:45. Ja już dziękuję za uwagę. Magazyn Miejski wraca w poniedziałek o 17:15. Do zobaczenia.